Jako pracownik naukowy Katedry Fizyki Politechniki uzyskał doktorat, a potem tytuł docenta. Pewien czas mieszkał w Sopocie, ale to Gdańsk ukochał najbardziej. Przez kolejne kilkadziesiąt lat łączył pracę zawodową fizyka z badaniami nad historią Gdańska. Zaowocowało to wydanie kilkunastu książek poświęconych historii grodu nad Mogławą. Do dzisiaj intensywnie pracuje nad popularyzacją historii Gdańska, biorąc udział w niezliczonych audycjach telewizyjnych, radiowych, spotkaniach i wykładach. Oprócz wielu nagród, wyróżnień i odznaczeń, w roku 2002 otrzymał tytuł honorowego obywatela miasta Gdańska. Dla pana, panie profesorze, chyba najznamniej nic. 90. urodziny, jakże piękny wiek. Warto by na wywiad zakrzyknąć 100 lat, a może 200 lat, panie Andrzeju. A więc śpiewajmy. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Obywatelu honorowy Gdańska, panie profesorze, szanowna małżonko pana profesora, panie i panowie, większość z was już fetowała 90. urodziny Andrzeja Ruszenisa w dworze Artusa, gdzie zorganizowałem urodziny publiczne. Bo Andrzej Januszanic jest własnością Szańca. To chyba największe szczęście, kiedy człowiek w drodze długiego żywota, dobrego żywota, godnego żywota, staje się popularny, ale popularność nie gwiazdy rocka, popularność nie gwiazdy estrady, ale to jest popularność wynikająca z silnej, głębokiej, ukształtowanej przez lata więzi z szacunku, więzi szacunku, autorytetu wynikającego z pracy dla wspólnoty, dla miasta, dla Gdańska. To się rzadko zdarza, żeby jedna osoba już za życia stała się właśnie, to co przed chwilą powiedziałem, własnością publiczną. I że żona musi się dzielić z miastem, z mieszkańcami swoich mężów. To jest, myślę, że to jest najcudowniejsze i to jest takie bardzo ludzkie. I chyba można powiedzieć, że to jest osiągnięcie tego, co starożytni filozofowie i późniejsi średniowieczni nazywali szczęściem. Bo szczęście wynikające z afirmacji, z szacunku, z silnych emocjonalnych więzi z ludźmi, z którymi się nie ma więzi krwi. Bo co innego więź rodzinna, która jakby naturalnie determinuje ten szacunek, niejako jest automatyczny, a tutaj jest to uznane przez tak liczne, bardzo różne, różnorodne grono osób tu obecnych i tych, którzy dzisiaj nie mogli przybyć, a pewnie chcieli przybyć. Panie Andrzeju, tak jak plakat, który zapraszał na dzisiejszy benefis fajnego człowieka,
Gdańszczanin z wyboru. Gdańszczanin z wyboru, a więc osoba, która dokonała bardzo świadomego wyboru miejsca na świecie, na ziemi. A przecież Andrzej Januszakis, będąc człowiekiem wielu talentów, których nie zakopał, a pomnożył przez swoje życie, a przecież przed nim jeszcze tak wiele lat życia, to mógł mieszkać później w różnych stronach świata, ale zawsze wracał do Gdańska i zawsze Gdańsk stał się dla niego drugim domem, a pewnie dzisiaj już najważniejszym. Na koniec. Każdy z was, ja również, mamy obraz Andrzeja Januszakisa, fascynację jego. Mnie na przykład fascynuje jego niebywała pamięć. Pamięć, która jest silniejsza niż jeden komputer. Pamięć, trzeźwość oceny, coś fenomenalnego. Każdy z was zna mnóstwo osób, ja też. Ale muszę przyznać, że takiej pamięci to tylko drugą osobę znałem z taką pamięcią, już niestety nie żyjący, ksiądz arcybiskup Tadeusz Grucłowski, który z pamięci cytował długie fragmenty po łacinie, a później je sam tłumaczył i pamiętał szereg faktów. Natomiast jak w tym roku na Westerplatte robiliśmy takie spotkanie grona osób, które uratowały przed zniknięciem bezpowrotnie bunkra na Westerplatte. I pan Andrzej Januszakis opowiadał wydarzenie, rozmowę z ówczesnym wojewodą czasów Polski Ludowej, o wtedy się nazywał przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej. I Andrzej Januszakis z taką plastycznością opowiadał, fotograficzną pamięcią, ja po prostu wyobrażałem sobie to, jakby to było wczoraj. Jakby było wczoraj. Pamiętał sekretarkę, kwiaty, całą jakby atmosferę. To było niesamowite. A więc też Andrzej Januszakis został szczodrze przez Boga obdarzony. I co ważne, że tymi talentami dzieli się z nami. Dzieli się ze wspólnotą, ze społeczeństwem. I to jest cudowne. A więc panie Andrzej Januszakis, to kolejny, fetujemy po raz kolejny ciebie i będziemy to czynić zawsze i nie powiedziałeś ostatniego zdania. W Gdańsku żyje pani, słuchajcie, Kalina, która ma 106 lat. 106 lat. Odwiedziłem ją 1 września. Dziewczyna urodzona obecnie w obecnej Łotwie przywitała mi na stojąco. Wspominała, no cudowny, cudowny umysł. Życie nasze się wydłuża, a przez to, że Andrzej Januszakis kocha ludzi, kocha Gdańsk, to jego życie przedłuża się jeszcze bardziej i staje się już za życia nieśmiertelny. Gratulacje. Dziękuję. Dziękujemy panu prezydentowi Pawłowi Adamowiczowi, prezydentowi miasta Gdańsk. A teraz zapraszamy już pana Stanisława Sikorę, szefa gdańskiego i ogólnopolskiego PTTK, który dzisiejszą imprezę poprowadzi, a jakże dla pana Andrzeja Januszakisa, naszego beneficjenta. Proszę Państwa, sala mieszczańska Ratusza Staromiejskiego pełna. Chodził tędy Jan Heweliusz, Rańca. Uczestniczymy w beneficie również Rańcy i konsula Andrzeja Januszakisa. Ktokolwiek będzie w nowogródzkiej stronie doliny polskiego miasta wjechawszy, pomnij zatrzymać Twe konie, mimo że droga tu ciasna. Lidziejka niedługa to rzeczka, nad którą spotkasz i lisa. A Lida to miejsce urodzin gdańszczanina z wyboru Andrzeja Januszakisa. Panie profesorze,
Szanowni Państwo, Panie Prezydencie, dostojni goście, sympatyczne i miłe mieszczki gdańskie, które przygotowały się kwiaty dla Pana Profesora. Bardzo proszę o wręczenie teraz tych kwiatów, aby towarzyszyły one Panu Profesorowi i na podczas całej uroczystości. Zapraszam te piękne róże. Które wydaje znakomite książki profesora Andrzeja Januszekisa. Bardzo proszę przedstawiciela firmy Marpres o niespodziankę i piękne kwiaty. Pan prezydent w swoim wystąpieniu i tutaj, i w sierpniu, kiedy obchodzone były 90. rocznica urodzin pana profesora, w znakomitym przemówieniu powiedział o znakomitości, o profesorze. Nie pozwólcie państwo, że parę rzeczy też przypomnę i ugruntuję, jeśli jest ktoś wśród nas jeszcze wątpiący. A zatem człowiek niewątpliwie o wszechstronnych zainteresowaniach. To pan, panie profesorze. Można śmiało powiedzieć, że to człowiek renesansu. Mówiliśmy już o tym, że pracownik naukowy Politechniki Gdańskiej, dyrektor Instytutu Fizyki, muzyk z wykształcenia. Jeden z ojców, jak go nazwał prezydent Paweł Adamowicz na wspomnianej przeze mnie uroczystości, jeden z ojców założycieli samorządności gdańskiej w latach 90. Bo przecież był rajcą, bo przecież był przewodniczącym Rady Miasta. Jest też członkiem honorowym naszego miasta. Esera. Wielki miłośnik Gdańska, o którym mówi, że Gdańsk budzi miłość, bo jest Gdańsk piękny. Społecznik. Członek na przestrzeni lat wielu organizacji, między innymi organizacji, którą mam tu przyjemność reprezentować, czyli Polskie Towarzystwo Turystyczno-krajoznawcze. Sprawca rzeczy niemożliwych i arcytrudnych, że wspomnę tylko przesunięcie w 1967 roku wartowni numer 1 na Westerplatte, że wspomnę, że dzięki panu profesorowi nad dachami starego i głównego miasta rozbrzmiewa muzyka z Carillonu, kościoła świętej Katarzyny, czy również uruchomienie wielkiego zegara astronomicznego w Bazylice Mariackiej. To zasługa pana profesora i znakomita książka do tego ze ściągawką, drodzy państwo, do której gorąco namawiam. Na kursach przewodnickich jednym z zadań jest rozwiązanie tej ściągawki, a mianowicie tam na wielkiej tarczy w tym zegarze zanotowanych jest ponad 3000 informacji według kalendarza juliańskiego. A dzisiaj obowiązuje juliańsko-gregoriański. I pan profesor napisał ściągawkę, jak to można odczytywać.
i odczytujemy. Wspomniałem o tym, że pan profesor społecznik, założyciel i prezes stowarzyszenia znakomitego Nasz Gdańsk, który odgrywa bardzo ważną rolę w rozwoju społeczności lokalnej. Poeta. Wiemy, że lubi poezję. Osobiście słyszałem, jak cytował Adama Asnyka, a dzisiaj usłyszymy sonety greckie pióra Andrzeja Januszajtisa. Fotografik. Panie profesorze, czekamy z niecierpliwością na wystawę fotograficzną, bo przecież jeździ pan po Polsce i po całym świecie. Erudyta. Autor setek artykułów o Gdańsku, setek audycji radiowych i telewizyjnych. Około 30 książek, tak zwanych Januszajtisów, które uśmiechają się do nas, do państwa, z naszych bibliotek domowych. Ale uśmiechają się pod jednym warunkiem, jak mówi pan profesor, że je czytamy. A ja melduję, panie profesorze, że my je czytamy i czytać będziemy. I dzisiaj mamy okazję w Sieni zobaczyć najnowszą publikację pana profesora, a zatem ciąg dalszy następuje i będzie następował. Prelegent na rozlicznych spotkaniach, tu już też dyrektor Larym wspominał o cyklicznych spotkaniach w Ratuszu Staromiejskim, ale one odbywają się w każdej części Gdańska. I nie tylko, bo również i za granicą. Podróżnik. Podróżuje po Polsce, podróżuje po świecie. Z wielką przyjemnością wspominamy naszą wspólną wycieczkę krajoznawczą do Berlina śladami gdańskimi, gdzie dotarliśmy do grobu Daniela Chodowieckiego, gdzie przepłynęliśmy na wyspę Pawią za Poczdamem, aby zobaczyć kamienicę Dom Sztichle przez Krzysztofa Śmietanę, aby szukać masek Schwittera w Arsenale, czy żeby spacerować Unter den Linden i w cieniu tych małych lip, porównując tę aleję z naszą wielką aleją lipową, pić napoje orzeźwiające, pan profesor pił czekoladę. Niestrudzony popularyzator wiedzy o Gdańsku, wyznający dewizę, że człowiek uczy się całe życie. I uczy pan profesor nas, obywateli Gdańska, obywateli Rzeczypospolitej i uczy pan również Europejczyków. Znane są kontakty pana profesora z zagranicą i efekty tych kontaktów i jego działań, o których tu, wybaczcie państwo, wspominać nie będę, bo mówiliśmy już bardzo wiele i mówić niewątpliwie jeszcze w następnych latach będzie. Uczy nas, jak z dobrym smakiem patrzeć na Gdańsk i jak rozpoznawać świat. Inżynier sam naprawia komputer, jak się zepsuje i na naszych spotkaniach wyjaśnia najbardziej skomplikowane rzeczy i teorie. Nie tylko z fizyki. Wreszcie obrońca dziedzictwa kulturowego, ale nie tylko, szanowni państwo, materialnego, ale również i niematerialnego. Mam tu na myśli przede wszystkim język polski. To piewca mowy ojczystej. Docenia siłę i wagę słowa. Zatem nienaganna polszczyzna, bogate słownictwo, zrozumiała treść wypowiedzi. Umiejący brać udział w dyskusji. Pan profesor jest swoistego rodzaju rektorem XXI wieku, pokazującym, że można dzisiaj realizować teorię Arystotelesa czy Cycerona, koncepcję retora, czyli być przede wszystkim odpowiedzialnym za słowo, być mądrym, moralnym, potępiać złe rzeczy, bronić prawdy, demaskować fałsz. Mieć odwagę mówić o rzeczach trudnych i niepopularnych. Szanować poglądy innych i umieć słuchać innych. Zatem bonus wir. Człowiek prawdy. Panie profesorze, szanowny beneficjencie, proszę nadal wlewać w nas beneficjentów, czyli to są ci, którzy potrzebują pana pomocy. Nadal te pokłady wiedzy, wrażliwości, mądrości i odwagi. A dzisiaj świętujemy, bo jest nam niezmiernie miło być tutaj z panem, być z pana najbliższą rodziną, być ze znajomymi i nieznajomymi. Wiwat, niech żyje pan
profesor Andrzej Jaruszaktis, po trzykroć wiwat! 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 Przyjaciół pana profesora, chciałem zaprosić znakomitą postać senatora kilku kadencji, ministra edukacji narodowej, rektora Politechniki Gdańskiej w latach 90. ubiegłego stulecia, prezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, pana profesora Edmunda Witbrota. Panie profesorze, zapraszam. Ja sobie myślałem, co by jeszcze można było powiedzieć, że mógł powiedzieć tak, jak to ty pisujesz, a tego na pewno nie wiecie. No właśnie. Andrzeju, ja ciebie znałem jeszcze zanim my żeśmy bezpośrednio mieli ze sobą kontakt. Dlatego, że moim ojcem naukowym był profesor Jan Kruszewski, a wy żeście byli przyjaciółmi. I on mi mówił zawsze o twoich marzeniach, dawnych marzeniach. I tak sobie myślałem, i tak jak wynikało to z jego wypowiedzi, że ta twoja podróż z Lidy przez Lublin do Gdańska to była próba spełnienia marzeń, ale to były marzenia o lotnictwie. Właściwie ty żeś przyjechał do Gdańska na Politechnikę Gdańską, bo tam był taki kierunek studiów i chciałeś konstruować, być może latać na samolotach, ale potem jak już przyjechałeś, to się okazało, że ten kierunek w ogóle został zlikwidowany i dlatego, żeś studiował na Wydziale Mechanicznym, zresztą tak jak ja, bo to jest ten sam wydział, ale ciebie zawsze nosiło i okazało się, że ta mechanika pewnie to było trochę za wąsko, za mało, wobec tego to była potem fizyka, bo gdzie mechanika jest wydział fizyki, także to jest to, co ciebie tutaj przyciągnął wtedy, kiedy mówiliśmy o 90-leciu Politechniki Gdańskiej, łącząc to, co się działo od początku, od 1904 roku, poprzez te wszystkie okresy historyczne, wolne miasto, niemiecki okres, polski okres, Freistaat Danzig, czyli to wszystko razem i próbowaliśmy to przenieść, nawiązując do całej historii. Muszę wam powiedzieć, że to wcale nie było takie łatwe. Ja wtedy byłem rektorem Politechniki Gdańskiej, mieliśmy wiele dyskusji na ten temat. Ja chciałem, żeby to było obchodzone w kompromisie, żeby ludzie to zaakceptowali, żeby Senat to zaakceptował. Ale często było tak, że ludzie pamiętali to, co się wydarzyło przed 1939 rokiem, że studentów, Polaków spotkały, no, wyrzucało z uczelni i tak dalej, czyli były okresy trudne. Ale pomimo to, my żeśmy i to, Andrzeju, twoja zasługa, bo ja nawet ciebie prosiłem specjalnie, żebyś ty odbywał spotkania z pracownikami, z profesorami Politechniki Gdańskiej, z Senatem Politechniki Gdańskiej, bo wtedy, kiedy żeśmy podejmowali decyzję co do tego, że rok 94-95 obchodzimy jako rok jubileuszowy, łącząc całą historię Politechniki Gdańskiej, to jest twoja duża zasługa. Bo wydaje mi się, że nie udałoby się nam przekonać Senatu, żeby to przyjęło jako swoją decyzję i dlatego ja tobie za to bardzo dziękuję. I jest jeszcze jedna rzecz. Proszę państwa, Gdańsk, Pomorze, ludzie skądś, którzy tu przyjeżdżają. Ja byłem dwa dni temu na Kaszubach i żeśmy rozmawiali o różnych rzeczach, między innymi o twojej jubileuszu, o tym dzisiejszym spotkaniu. Oni jak to usłyszeli, oni tu wiedzą, kto to jest Andrzej Jaruszaitis, bo ciebie czytają, wiedzą, jak się dokładnie zajmujesz historią, jak potrafisz zainteresować tutaj wszystkich. Oni mówią tak, to niech pan weźmie tego anioła i niech ten anioł ciebie dalej niesie na tych swoich skrzydłach, Andrzeju. Niech ciebie strzeże i niech spowoduje, że dalej będziesz nam tak wspaniale działał na rzecz naszej społeczności gdańskiej, pomorskiej,
uczelniany i to się wszystko dla nas liczy, dla Kaszubów też. Także Andrzeju, wszystkiego dobrego. No jest zimno, chłód. Chciałbym, żebyś był zdrowy, aktywny i żebyś się ciepło trzymał. Wobec tego mam dla ciebie taki, wiesz, piękny kaszubski szalik, żeby ciebie dobrze ogrzewał, bo widziałem, jak ostatnio szliśmy, wiesz, w paradzie niepodległości, byłeś tam parę kroków przede mną i takiego szala ci brakowało. Także całego tego towarzystwa, które gdzieś tam niedaleko też się bawi, ale prosili, bo tam jest dużo ludzi z Politechniki Gdańskiej, Janusz Rachel, Piotr Sojka i wielu prosili, żeby przekazać tobie wszystkiego dobrego, ale te kwiaty to są dla Ewy. Ty wiesz, tak świetnie Andrzeja prowadziła, bo gdyby nie ty, gdybyś go tak nie prowadziła, to nie wiadomo, gdzie on byłby dzisiaj. Jak też pokażę, praktyczny będę, bo jestem inżynier, to je włożę tutaj, a do siebie tylko podejdę i podziękuję za to, że wszystkiego, wszystkiego dobrego. Ewu dla ciebie, Andrzej dla ciebie, bez ciebie to wiesz, byśmy byli w innym miejscu. I myślę, że to, co jest ważne dla... I o czym my mówimy, to o czym pan prezydent często mówi. Bądźmy otwarci na innych, budujmy, a nie twórzmy, pogłębiajmy murów, które są i w tej relacji polsko-niemieckiej bardzo, bardzo wiele się zrobi. Także ja ci Bóg zapłać. Płaka Szewsku. Dziękuję ci jeszcze raz. To było wspaniałe. Nie ma Kaszub bez Polonii, a bez Kaszub polskich. Tak. Dziękuję także Kaszubom wszystkim, ale przede wszystkim tobie, przyjacielowi z Politechniki, z każdego okresu. Dziękuję. Wspaniali naukowcy i tak dalej, ale o takiej wiedzy, tak szerokiej, tak renesansowej, to jest jedyny chyba człowiek, myślę, na Politechnice Gdańskiej, takie, że wielkie zapłać, szapoba. Dziękuję, jestem wdzięczny, ale chcę się wdzięczyć taką anegdotką dowcipą sprzed wojennej Politechniki. Mianowicie Pan Bóg zapragnął stworzyć coś niezwykłego w rodzaju ludzkim. No i machnął palcem, stworzył profesora Politechniki Gdańskiej. Ale diabeł patrzył zazdrośnie, nie mógł wytrzymać, męczył się, pocił, długo to trwało i w końcu stworzył mu kolegę. Thank you.
sensowna forma poetycka. Ja osobiście lubię wiersze rymowane, ale to nie znaczy, że lubię częstochowskie rymy. Wszyscy wiemy, na czym polegają rymy częstochowskie. To jest po prostu rymy polegające na tym, że się rymują słowa jednego rodzaju, a więc rzeczowniki na przykład, i o jednakowej liczbie sylab. Starałem się zawsze od czasu, kiedy napisałem pierwszy wiersz, a było to już w latach szkolnych, było ćwiczenie z ortografii, było kilka słów podanych. Chodziło o to, żeby je napisać prawidłowo, a ja sobie wtedy wymyśliłem wierszyk i połączyłem te słowa w wiersz. Ale wtedy jeszcze rymy były częstochowskie, teraz już nie. Proszę Państwa, 2012 rok to Euro w Gdańsku, to była wielka uroczystość, ale kiedy opublikowałem w prasie te rymeryki, to zacząłem od jubileuszu, ponieważ było to 8 lat po napisaniu pierwszego felietonu, nie do prasy, bo do prasy pisali już w latach 1960, tylko do Gazety Wyborczej, do dodatku lokalnego, gdzie napisałem do dzisiaj już prawie 580. Właśnie oddałem 579 felieton. Więc na jubileusz, ponieważ to było pod takim tytułem Czego nie wiecie, napisałem tak, o wszystkim, czego nie wiecie, pisałem dla was w gazecie. Choć 8 lat to trwało, nie słabnie ni duch, ni ciało i marzy mi się stulecie. Dziękuję, to jest o tyle aktualne, tylko że dzisiaj oczywiście musiałbym napisać nie 8 lat, tylko dodać te 6 lat jeszcze. Na Euro 2012. Kibice to wielka potęga, która do nieba sięga. Bez nich świat byłby niczym. Natychmiast zostań kibicem. Nie chcesz, toś nie dołęga. Pewien Hiszpan w Pampelunie zasiadł sobie na trybunie. Spodziewał się meczu dobrego, wtem zabrzmiał gwizdek sędziego, a deszcz naraz jak nie lunie. Amator sportu z Częstochowy wziąć trzy żony był gotowy, lecz nie było mu radośnie, musiał zmykać, gdzie pieprz rośnie, nie uwzględnił trzech teściowych. Sobie kibic w Lizbonie, co zapomnieć chciał o żonie. Uciekł do Gdańska z kolegą, by czuć się wolnym. Nic z tego, była już tu na stadionie. Chciał inny kibic aż z Podola zobaczyć, jak się strzela gola. Czekał na próżno 2 godziny i wyszedł mokry jak spod rynny, bo nie wziął z sobą parasola. Nie było piłkarza lepszego niż ten z Kiełpina Górnego. Zadziwił kibiców hordy, gdy pobił wszystkie rekordy. Sam sobie strzelił karnego. No jeszcze na przegraną taki limeryk. Niezła była to taktyka strzelić, co się da i zmykać. Niestety gola nie wybili, sami bramkę stracili i długo będą kusztykać. Ale są też limeryki niezwiązane z euro. Pewien poeta pisał limeryk, by zaspokoić własne chimery. Lecz choć bardzo się trudził, nie trafił z nim do ludzi. Przestań pisać do jasnej cholery. Albo na wieżowce
Raz miasto, niegdyś królewskie, na dawnym pięknie kładło kreskę. Władze zeszły na manowce, chciały wszędzie mieć wieżowce. Rezultaty były kiepskie. No i jeszcze nakładkę osławioną, której, jak wiadomo, byłem przeciwnikiem, podobnie jak kładki, która teraz się szykuje na Wyspę Zbiszków, ta pierwsza na Ołowiankę, służy oczywiście dobrze, ale chodziło o to, żeby nie przekraczać, nie tamować żeglugi, tylko pływać. No więc, ponieważ wiadomo, że przegrałem, przegraliśmy, no to trzeba jakoś w wierszu znaleźć pociechę. I tak napisałem. Ten dyrektor dla złudnej wygody z uporem stawiał żegludze przeszkody. Kładką połączył rzeki strony, potem wszedł na nią zachwycony, wsparł się o poręcz i wpadł do wody. Tutaj trzeba dodać wyraźnie, że wszelkie podobieństwa nie były moim zamiarem, to jest problem czystej fantazji poetyckiej. Proszę Państwa, jeszcze, ponieważ sezon jest grypowy, to taki na koniec wierszy. By nas grypa mijała z daleka, trzeba by na nią szczepił nas lekarz. Lecz uważać musimy, bo którejś srogiej zimy grypa zaszczepi się na człowieka. Proszę Państwa, jeszcze ponieważ jesteśmy przy wierszach, to tylko dodam, że to, co Państwo słyszeli w tym pięknym wykonaniu kapeli Gedalensis, to była pieśń weselna Grata Büttnera z 1654 roku. Grata Büttner był wtedy kantorem, czyli takim szefem muzyki u świętej Katarzyny. Miał pod swoją komendą kilkunastu muzyków i dwa wspaniałe instrumenty, organy, o prospektach najstarszych w Polsce. Przyszła wojna, w czasie wojny zdemontowano te organy i prospekty są na przechowaniu. Oczywiście brakuje trochę części, ale nie więcej brakuje niż u Świętej Trójcy. I przynajmniej ten prospekt wielkich organów, zakończony w 1607 roku, najstarszy w Polsce, prospekt to obudowa organów, ozdobna. Uważam, że trzeba zrobić wszystko, żeby go odbudować w dawnej postaci, żebyśmy znowu mogli się pochwalić. Gdańsk ma wiele takich rzeczy, najstarszych, czy pierwszych w Polsce, czy największych w Polsce, nie tylko w Polsce. Często jest za granicą. Wracając jeszcze do Grata Büttnera, ja tłumaczyłem tam słowa, bo to było napisane po niemiecku, wtedy większość Gdańska mówiła po niemiecku, także wiersz jest niemiecki, ale ci Gdańszczanie byli oczywiście polskimi obywatelami pochodzenia niemieckiego. Ale chciałem tylko dodać, że taką muzykę wykonywano na weselach zwykłych mieszkań tutaj. To akurat śpiewali by narzeczona panna młoda po swoim mężu. Oczywiście odpowiednikiem była pieśń pana młodego. Były też rozmaite inne, tak jak powiedziałem, mnóstwo pięknej muzyki. Dziękujemy panie profesorze za to. I pani Klaudia Szask. Proszę. Thank you.
wykonania dzisiaj kantaty na 300-lecie powrotu Gdańska do Polski, napisany w 1754 roku. Tekst jest w języku niemieckim, ale słowa są polskie, patriotyczne. Jest tam między innymi taki zwrot: przybyłeś Kazimierzu, chodzi o Kazimierza Jagiellończyka, i zwyciężyłeś, a za tobą szły wolność, bogactwo i sława. Nie daj Bóg, żebyśmy tego dobra tak ciężko, krwią wywalczonego, gdybyśmy tego dobra nie potrafili zachować. Jest tam dużo więcej aktualnych słów. Tych pozycji do wykonania można znaleźć ładnych kilka tysięcy. Oczywiście czasami muzyka jest niekompletna, nie ma wszystkich głosów, trzeba je rekonstruować, ale to jest normalna rzecz w muzyce dawnej. Z muzyka dawnego Gdańska to jest nasz wielki skarb i warto go wykonać. Właśnie niedawno wyszła książka w języku polskim zresztą o życiu codziennym Tallina, czyli stolicy Estonii, w latach oświecenia, napisana przez profesora Pulata, naszego wielkiego przyjaciela. I dowiedziałem się z niej, że pierwszą operą wykonaną w Tallinie była nieustępliwa Artemia pióra Valentina Medera. Ten Meder był potem u nas kapelmistrzem zespołu, który tu oglądaliśmy, tylko część oczywiście, bo oni szczycą się tym, że mają tak długą tradycję. I ta opera była przez nich estradowo wykonywana kilka lat temu. I myślę, że warto to powtórzyć, może w pewnym skrócie. Ja tłumaczyłem libretto i słowa do tych wszystkich arii. I po prostu w Tallinie to wykonać. Na pewno ambasada nasza, ministerstwo, na pewno by chętnie w tym pomogło, nie mówiąc oczywiście o władzach miasta Gdańska i województwa, które popierają zawsze tę inicjatywę. Dziękuję jeszcze raz za piękną muzykę. Przed wyjazdem nigdy nie byłaś obca. Najpierw cię poznałem, grzebiąc w starych albumach, księgach i atlasach. Świecił wzniosłym przykładem czyn Leonidasa. Twoje dzieje najświętszym syciły zapałem. A gdy zrazu na zdjęciach Akropol ujrzałem, owładnęła mną twoja nieodparta krasa. Od tej pory w mym sercu zew twój nie wygasa. Teraz dawne marzenia mają stać się ciałem. Nie mogę się doczekać, kiedy ujrzę ciebie i tęsknię do twych świątyń z fryzami złotymi, do twych gór i morza, skał i dolin żyznych. Twój obraz raży ciepłem jak słońce na niebie. I chociaż po raz pierwszy stanę na twej ziemi, czuję się, jakbym wracał do starej ojczyzny. Delfy, gdzie przepastnym zboczem Parnas w dół się wali, zanurzyłem stopy w kastylijskiej wodzie i z bijącym sercem do świątyni wchodzę. Tu się niegdyś Pyti wieszczy ogień pali. Mglisty lawur morza prześwieca z oddali w koło pole ruin w klasycznej urodzie. Stanąłem, czekam w wychłamanej torwodze, co powie wyrocznia. Zniszczy
czy ocali. Cisza. Czasem tylko wietrzyk zaszeleści. Lub kamery natrętne migawki zabrzękną. I oto spod ziemi ciche słowa płyną, objawiając prawdę, która serce pieści. Musisz wierzyć w miłość i dobro i piękno. Ideały, które nigdy nie przeminą. Noc w Kabuli. Zorza się na zatoce rozlała jak wino. W pożogę wpłynął kontur odległej feluki. Nad wodą się rytmicznie ozwały buzuki. W lasku chór cykat dźwięczną melodię rozwinął. A kiedy noc zapadła nad całą krainą i rozgłośnie umilkły odrzutowców huki, zdało się, jakby z nieba zstąpił srebrnogłuki Apollo i formingą jak batutą skinął. I wtedy się dopiero wszczęły korowody. Pląsają pośród sosen faunowie i triady. Muzy grają na harfach, pan na swojej fletni. A wszystko przez melodię, co nad brzegiem wody rozbrzmiewała, gdy wśród zorzy kończył się dzień letni. I nie wiem, kto zaczął. Muzy czy cykady? Ateny. Jak okiem sięgnąć morze białych, prostych domów, a nad nimi jasny płomień skały się wypiętrza, która się dawnym borom mgłoni pokryją i modli świątyniami ze świętych najświętsza. Ach, gdyby mogły przetrwać Partenonu wnętrza, zobaczyłbyś posągi zamiast skalnych złomów i pospieszył uklęknąć u Ateny tronu, której składała hołdy wiara najgorętsza. Powiedzcie, Akropolu, budowle wiekowe, świetne Erechtheionie, jasne Probyleje, czy rzeczywiście trzeba było w gruzy lec obsypać popiołami jak pokutnik głowę, abyśmy zrozumieli, czego uczą dzieje i potrafili odczuć całą wielkość Grecji? Sunio, poświęcam ci ten sonet, boski Posejdonie. Odkąd przed twym ołtarzem na wysokiej skale stanąłem i moc twą niezmierzoną chwalę, jak ją od lat tysięcy chwalono w Sunionie. Tutaj zewsząd objęły nieba i wód tonie świątynię tak świetlistą, jak twoje korale. Niby morska latarnia wznosi się nad falę i w błękitnym przestworzu zbawczym światłem płonie. O władco oceanu, wszechmocny, jedyny, panie przepastnych głębin i płytkich rubieży. Chociaż dzisiaj żyrokompas wyparł dawne bogi, chociaż wierzymy w locje, radar i turbiny, i twierdzimy, że wszechświat już do nas należy. Prowadź dalej nasz statek, by nie zgubił drogi. Olimpia, kolebko sportu, daj olimpijski święty, przed twoim jasnym zliczem kornie głowę kłonie, które jak wiecznie żywa pochodnia wciąż płonie, oświecając... Nie czas, no, prosimy. Prosimy. Zbieżność nazwisk oczywiście nie jest przypadkowa. Pani Iwona Januszaitis, mezzosopran, urodziła się w Wielkiej Brytanii.
jest operową i koncertową śpiewaczką. Poza tym komponuje muzykę kościelną. A ostatnio nagrała swój utwór pod tytułem Dokąd jedziemy. Napisany na podstawie opowiadań Polaków deportowanych z Kresów na Syberię. Jest wnuczką generała Mariana Januszajtisa Żegoty. Pani Katarzyna Januszajtis Mielczarek, skrzypce, absolwentka Akademii Muzycznej w Gdańsku, obecnie pracuje w Operze Bałtyckiej, natomiast w przeszłości związana była z Polską Filharmonią Kameralną oraz brała udział w wielu projektach muzycznych w różnych instytucjach artystycznych w Trójmieście. Jest córką profesora Andrzeja Januszajtisa. Proszę Państwa, czy mnie słyszeć tam z tyłu? Świetnie. Kiedy należałam do harcerstwa w Anglii, często właśnie śpiewaliśmy piosenkę Płonie ognisko. O rycerstwie z nadkresowych stanic, obrońcach naszych polskich granic. Świeci. Te słowa właśnie wtedy, bo wtedy miałam 13, 14, 12 lat, to te słowa były wtedy dla mnie niezrozumiałe. Okazuje się, że z tych właśnie Kresów pochodzi rodzina Januszajtisów. Zrozumiałe jest zatem, że wychowano mnie w duchu patriotycznym. Na zdrowie.
Gdańsku się woda. Tutaj chciałbym przejść teraz do meritum.
i pan Brastow wspomniał o tych przegranych. Więc ja chciałem wrócić do takiej troszeczkę historii i wspomnieć, że Urząd Miasta bodajże tam w 2000 roku, na przełomie 2001, wpadł na pomysł, żeby zlikwidować skwer na Szerokiej i to tam miał powstać ciąg handlowo-usługowy. No więc tutaj profesor całe swe siły skierował, poruszyliśmy, jak to się mówi, niebo i ziemię, aby odwrócić ten pomysł Urzędu Miasta. No jak Państwo wiedzą, udało się, nawet chyba na dzień dzisiejszy, bo miastu się podoba ten skwerek, troszeczkę tam inwestuje w ten skwer, także to jest taka sytuacja na plus dla pana profesora. Kolejnym takim elementem, który bardzo uwierał pana profesora, to było takie absolutne zaśmiecanie miasta dużą ilością banerów, a w szczególności budynków historycznych. No, z tym profesor się zmagał przez dłuższy okres, bo po iluś latach efekt jest widoczny. Tych banerów nie ma na budynkach, jest to już jakby temat nieistniejący. Tutaj kolejną taką sprawę chciałem przywołać, może mała, ale jednocześnie bardzo duża, wielka nawet rzekłbym, bo pamiętacie Państwo okres taki 2001 rok z wielkiej powodzi, profesor skrzyknął grupę osób ze stowarzyszenia i najnormalniej w świecie z puszką zbierał ileś tam dni, pieniążki dla potrzebujących powodzian. No, zebrała się taka kwota, nawet można powiedzieć, że znacząca. Także mogliśmy obdzielić tymi pieniążkami dwie szkoły podstawowe na Orunii i jedną na Oszynce. Tutaj to były te wygrane pana profesora. Teraz ja bym chciał przejść do kategorii współpraca. Kolejnym takim elementem, który profesor bardzo był zaangażowany. Również tutaj kolega siedzi, też był w ten temat zaangażowany. Są to tablice upamiętniające. Pierwsza tablica to była upamiętniająca Józefa Piłsudskiego i Kazimierza Sosnkowskiego w areszcie śledczym gdańskim. Ona jest. Kolejne tablice, dwie, które są na budynku Komendy Miejskiej Policji. To była wręcz taka manifestacja polskości, patriotyzmu. Tutaj profesor był bardzo zaangażowany. Jak dziennikarze pisali, na tej uroczystości odsłonięcia tych tablic było gdzieś około 1500 osób. Ta uroczystość była po części odwzorowana z tego okresu międzywojnia. Także jedna tablica dotyczy 15-lecia powrotu Polski nad morze. Druga tablica przypomina o tym, iż w tym budynku mieścił się konsulat II RP od 1921 roku do 1939 roku. Kolejne takie jakby elementy współpracy i wielkiego zaangażowania pana profesora są, między innymi przejawiają się w cyklu takich uroczystości zasłużeni w historii miasta Gdańska, gdzie pan profesor jest bardzo zaangażowany. Ten cykl odbywa się już od wielu lat. Tutaj trzeba przyznać, że we współpracy z Urzędem Miejskim i z Muzeum Historii Miasta Gdańska. No jest nadal się odbywa ten cykl tych spotkań. Również chciałem dodać, że postać profesora budzi bardzo duże zaufanie i wszyscy wiedzą o profesorze jako o człowieku o nieograniczonej wiedzy o Gdańsku. Także w pewnym momencie nawet policja się zwróciła do profesora, do stowarzyszenia, głównie do profesora, żeby wsparł i pomógł w organizowaniu sztandaru dla Komendy Miejskiej Policji, gdzie profesor tam czynnie był włączony i brał udział w komitecie był. I też była to bardzo duża uroczystość na tym targu. Także kolejnym takim elementem, jednym już jakby z ostatnich, bo nie chcę już zanudzać, ale profesor tam nieustannie funkcjonuje w jakichś wydarzeniach, może, które nie są jakby zauważane może przez społeczeństwo, bo to ginie gdzieś tam w metropolii. To jest budowanie serca kamiennego miasta Gdańska,
rzecz się odbyła bardzo niedawno w tym roku, więc to serce zagubiło się gdzieś, odkryto ten fakt, remontując ulicę Świętego Ducha i profesor przez długi czas był jakby takim motorem tych przedsięwzięć, które spowodowały, że odtworzono to kamienne serce Gdańska. Jest w tej chwili budowane w ulicy Świętego Ducha i znajduje się w pobliżu Kaplicy Królewskiej. Myślę, że nie będę zanudzał, ale jak żeby spuentować, to no, profesor udowadnia, że nie ma bariery wiekowej, jeżeli się chce osiągnąć jakieś to wybrane swoje cele. I profesor jest tego absolutnym przykładem. Dziękuję bardzo.